babciu, pomóż słowem. Co zrobić, gdy wszystko się jebie na raz? Zachorowałem na COVID i zostawiła mnie dziewczyna, pierwsza, dla której tak się starałem i poświęciłem, no i nie ukrywam, jest nieciekawie. Niech wyjdzie z ciebie wewnętrzny psycholog. John Bowie, John Bowie, dzięki za 10 zł, ale ja nie bawię się żadnego psychologa, zawsze mogę żartem pomóc, ale żeby, wiesz, rozkminić jakieś problemy, czy jeszcze tak dalej, trzeba więcej informacji i wiadomo, pół żartem, pół serio, nie chcę też robić jakiejś typa transmisji, wiesz, po burzy wychodzi słońce, taka jest prawda, ale moim zdaniem tobie potrzeba pasji, pasja. Pasja to jest taki plaster na wszystko. Nie idzie w pracy, pasja. Nie idzie w życiu, pasja. Pasja, pasja. Rozwijaj się po prostu i tak dalej. Czyli szukaj po prostu tego, co lubisz robić. Mam nadzieję, że twoją pasją nie było ruchanie tej laski, bo wtedy no rzeczywiście to się wszystko komplikuje. Ale najważniejsza w życiu jest pasja. Jak jest po prostu zajawka na coś, tylko nie możesz uzależniać swojej pasji, bo ktoś coś powiedział, że to jest teraz modne, to jest teraz niemodne. Musisz po prostu robić to, co kurwa lubisz i to będzie twój teleporter do tego lepszego świata. A problemy będą zawsze, stary. Problemy, wyleczysz te covidy, znajdziesz drugą babę, to ona zachoruje, kurwa, ty się wyjebiesz, nogę złamiesz. Zawsze będą problemy, przyjacielu, zawsze. Siemanko, słyszałeś wers...